Obejrzyj tę mafię i idziemy grać. Gdzie ja to miałem? Partia X! Fight Club, piękna gra, no. I dwójeczka też. Gorsza w sumie. Tak myślę, czy gorsza, czy lepsza. Nie wiem, nie wiem. W sumie. Gadałem chyba, że lepsza, ale się teraz zastanawiam po czasie, czy jednak nie była trochę gorsza. Kromiale, opuszczasz dzisiaj program? Ja ty nawet nie wiesz, jak blisko ty jesteś od wyrzucenia, no. Naprawdę. Przed wami trzeci odcinek programu Mafia in Real Life. Akcja jest prosta. W naszej grze obywatele muszą odkryć, kto kłamie i manipuluje, czyli po prostu jest z mafii, trójka, zanim no jak wyjdzie. Zdąży wykluczyć ich z całej gry. Wygra tylko jedna z grup, a stawka jest gruba. Ponad 50 tysięcy złotych. Zanim zaczniemy kolejne obrady mafii, czas, żebyście się dowiedzieli, kto jest trzecim mafiozą. Siemanko. Siema. Dzień dobry, bardzo. Dobrze, że spotykamy się w pełnym składzie. Ty, to jest ten od bardzo mi się tego? Też podoba to, że udało nam się nie wywalić mnie. Ty, i ty gadałeś mi, że Rezi widzą. Mówiłem ci, że Rezi nie jest. I co? Masz teraz coś do powiedzenia? Z programu. Byłam też bardzo zaskoczona, że nagle wszyscy zmienili swoją narrację i dawali Reziego. Co jest dobre, że on nadal jest super. Coś super dla nas, że on nadal jest w grze. Ja myślę, że trzeba walić Dominika. Dominika mało kto podejrzewa, aha, okay. Więc wydaje mi się, że jakby będzie Dominik, bez sensu, żeby on został i węszył. Jeżeli wyrzucimy Dominika, to możemy dać taki statement, że oni na pewno we dwójkę są, Rezi i Kury, więc pomyśleli jako we dwójkę mafia, że wyrzućmy z naszej paczki, wtedy na pewno nie pomyślą, że to będziemy my. To może być nasza jakby teza. Kto jest za Dominikiem? Jednogłośna decyzja, lecimy. Miku zostawi coś? Tak, drugi co? Nie zdążyliśmy. Ty, bo widzowie po tym gadają, że nic się ogarnią z tego. Kłamią? Wasz Michu. Zostawił nam słonecznik. Puli jest dzięki, Rashu, za 14 lat. 3300 już, no a teraz dostaliście od nas koperty, w których jest decyzja mafii a propos dzisiejszej osoby, która opuści program. Stres odcinek trzeci. Ja. Czekaj, ale który to jest? Mnie! Czemu jego w sumie kiknęli? Zaraz powiesz, że mówili przed chwilą i nie ogarniasz, dziadek, ale ja się pytam serio. No to Domin, niestety. No trudno. Dawaj. Nie byłem podejrzany w ogóle, czyli byłem łatwym kąskiem dla mafii. Jestem w szoku, co się wydarzyło przed chwilą na eliminacji i w tym momencie jestem bardziej niż pewny, że Rezi z Kurem są w mafii. Dominik był jedyną osobą, której ufałem tak w 100% naprawdę. Ktoś z naszej dwójki po prostu musiał niewłaściwej osobie powiedzieć o jedno słowo za dużo. Wydaje mi się, że w ogóle ja mam wokół siebie mafię. Że Remek, Kaluch i Kartoni śmierdzą mnie. Ty on wie, poza Rezi. To już jest pewne. Dominika i mają to o mnie. Z naszej grupy. Ja bym była mafią, też bym wywaliła swojego największego sojusznika. Dzisiejszy wieczór jeszcze... Ty, ale ten to jest orać, ten typ. Bo on się ciągle wkrada i go nie podejrzewają, a to on jest przecież od początku. Takim manipulantem okropnym w ogóle w tej grze. Proszę państwa, on takie oro robi. Jak na razie wszyscy łykają jak pelikany. Wydaje mi się, że cały nasz plan idzie zgodnie z planem. A gdy Domin opuścił dom mafii i noc się skończyła, uczestnicy zaczęli dzień od pewnych rozkmin. My się czujemy safe, nie? No. Mamy sojusz. Nie, dobrze. Moje. No, I don't know. Nie, świeży jest git. Remek, a czy ty nie masz nic do ukrycia? I Rezi Sigma, nie? Nie mam. A ty? A ty nie masz nic do ukrycia? No bo nie mi pokazałeś karty, ale wiesz, mafia też by pokazała, żeby zdobyć zaufanie obywateli. Właśnie dziwne, że akurat Dominik wczoraj odpadł. Bo on zgłosił prawdę wielu ludziom. On tak samo głośno jak my, naprawdę, bo my z Kurym też dość głośno. Mówimy wprost, kto ty jest tym złym. I wydaje mi się, że dobrze. Ile razy ma lat? Wedle zdawkowych informacji, Michu był z mafii. Miałaś kartę, która odegrała ważną rolę. Więc teraz uważam, że powinniśmy się sfokusować na świeżym bądź na Mai, ale odwróciłbym psychologię, udawałbym, że oni są z nami w sojuszu, bo oni myśleli, że my myślimy, że oni są safe. To co, fokus na te dwie osoby dzisiaj? No, obserwujemy. W ciągu dnia jedną wdrożymy na sztuczną drogę do sojuszu. Kochani, jeśli ta seria wam się podoba, to mam dla was coś mega kozackiego. Otóż stworzyliśmy Mafię in Real Life wersja karciana. Nakład jest oczywiście limitowany. Możecie kupić sobie swój egzemplarz, swoją grę na www.ecoseter.pl. Jest tutaj instrukcja. Są tutaj wszystkie karty. Przedało się już? Też karty mocy i po prostu możecie przeżyć to, co my tutaj przeżywaliśmy we własnym gronie znajomych. Także gra jest dostępna, influencer.pl, zapraszamy, ilość egzemplarzy limitowane. Da się kupić nadal. Już od dzisiaj, a gra się naprawdę przezarąbicie, co zresztą widać po tym programie. To jest nowy dzień, pora rozdać karty. Dwie karty każdego ranka daję. To jest pokój Reziego, to jest jego laptop. Rezi ma 85 lat, tyle co ja. Stary karty, ponowny głos, po zakończeniu.
Co to daje? Głosowanie posiadacz karty może zmienić swoją decyzję i wskazać inną osobę. To co ci pokażę? O! Masz kartę? Ale chcesz przy mnie otworzyć? Tak, ufam ci. Obrona sojusznika. Podczas tego głosowania wygnany może zostać tylko mafiozo. Jeśli dzisiaj dobrze będziemy obserwowali i dobrze wytypujemy, to wywalamy mafiozę. A jeśli typ będzie zły, no to nikt nie odchodzi. Jest ta karta świetna. Więc ty, to ta karta. Tym wszystkim, co teraz gadaliśmy. Mm-hmm. I tą kartą wywalamy stary mafiozę. Tylko mafia. Okej. Okay. Tylko mafia. Ja ci z jakiegoś powodu ufam. To jest na dzisiaj game to jam. Nie jest zbyt opa? Nie nikomu. Okay. Nie możesz nikomu powiedzieć. Wiem, że się tam z nimi sojuszujesz i musisz mi teraz zaufać. Ona zmienia dosyć dużo. Kali ją widział przed chwilą, że przez tą kartę oraz przez nasz sojusz w kilka osób. Czy Fris pomalował córkę na różowo? Będziemy dzisiaj obserwowani mocno. Znaczy widziałem, że on nie malował jej na różowo, tylko nią malował pokój na różowo. O to ci chodzi? Chcecie tylko troszkę nakarmić informacjami prawdziwymi? Wydaje mi się, że... Kopertę. Mam. A kartę od tyłu chociaż? Nie, no bo potem przeczytasz. Ej, to w ogóle rozwala nam całą grę w tym momencie, jeśli wy nie jesteście mafią. O nie, teraz moja ekipa mnie podejrzewa. Ty, ale ja mafio... mafia jest zbyt OP. Nie, dobra, idę. Zrobiliśmy taki burdel w głowie Lexi, że to się nie mieści w głowie. Wdrożyliśmy ją fragmentarycznie do planu na dzisiaj. Zaczęli bardzo obwiniać Lexi. Olek to się po prostu obraził na śmierć. To jest dobre zagranie, bo jeśli rzeczywiście Lexi jest czysta, wprowadzi to teraz turbo dużo popłochów. Tak, będzie teraz burder. Już Olek powiedział, że zawiódł się na Lexi, więc na tym nam zależało. Stary, przypominam ci, że ja mam kartę immunitetu. Zapomniałem o nim. Więc jeśli będzie przypał, mogę już. No póki co ja jestem na ostrzale przez to, co robię, stary. Dobra, nie, jest. Ej, ale jaki mógł być powód wyrzucenia Dominika? Tego ja nie mogę. Ale raz jego nie mogą wyrzucić. Nie trzeba dużo myśleć, żeby się domyślić, jaki był powód wyrzucenia Dominika. No jaki powód? No jaki? Nie powiem o tym głośno, bo uważam, że siedzimy z mafią w jednym busie. No ale co to robi? Remek ma kartę. Jest to karta, że tylko mafia dzisiaj wylatuje. I jest to zastanawiające, że wziął mnie, a nie ciebie. Jakby, żeby ci to powiedzieć. Czy mi nie ufał? No nie wiem. Ktoś wydał a ten kłóci ludzi. Ktoś, kto wiedział wszystko, co Dominik głosił. No, ej, ty mafia jest samotna, mi się wydaje, bo oni takie oro, a Rezy nic nie może zrobić. Trochę Wiki jest podejrzana? Może. Owinęła sobie wszystkich na zwykłym palca. W międzyczasie dojechaliśmy do celu, gdzie przygotowaliśmy Spike. Kolejne zdanie. Uczestnicy będą musieli zbudować 3 jeżdżące pojazdy. I tym bolidem, co? Który jest udekorowany, przejechać tor przeszkód, zdobyć walizki i zdobyć kartę, która może dużo zmienić. Jak weszliśmy na halę, zobaczyliśmy 3 strefy z 3 to trzeci mapy, no ten. Kali. Szak pierwsze. Kali. Łóżko. Na skonstruowanie naszych pojazdów mieliśmy 1,5 godziny. Czas ta! Kochani, a to jest wasza instrukcja. Nie, to jest prosta konstrukcja, mamy najprostszą konstrukcję. Fotel z telewizorem. Dopiero zaczęliśmy oglądać. Jeżdżąca łazienka, zawsze o tym marzyłem. Jak ktoś ma jeżdżącą łazienkę, jakbyście się zestrali ze strachu. Siedzi się tutaj i tym się będzie sterowało. Pasuje mi jakby no, to ty dzisiaj skręcasz. A jak coś ja pierwszy raz dzisiaj będę wiercić. Słuchajcie, ja mogę ogólnie jechać na tym, bo to podobnie jak na deskorolce jest. Rezi bardziej ogarnia tą mechaniczno-techniczną stronę, a my z Marysią zrobiliśmy koncept na udekorowanie. No Rezi wszystko ogarnął, taka jest prawda. Musisz tak, no czy nie? Takie nakładki potrzebujemy z dużym przejściem. O tym mówiłem. No. O Jezu, dupa. Ty, przecież jak oni coś takiego zrobią, zamontują prysznic, kibel, to oni przecież potem mogą to za 2200 wynajmować, nie? W Warszawie. No i to ja wkręcam szybko. Nie ma plus opłaty. Ja tak, dam delikatnie. Radę. Mocno całym ciężarem ciała na ten. Sprzęgło sobie ustaw. A sprzęgło nie jest w samochodzie? Powolutku. Powolutku, nie tak szybko! Olej! Najpierw jak młotek. Daj, może ja to zrobię, co? Czekaj, dam radę. Może ja to zrobię, co? Może ty to zrobisz, co? Mam wrażenie, że poradziliśmy sobie najlepiej. Mieliśmy najlepszy pojazd. No bo... Oni mają łazienkę, tamci salon, a my co? Kurde, drabinę. Pokój. My jesteśmy ekipą remontową. Będziemy dekorować, ale ja potrzebuję waszej pomocy tutaj. My musimy robota. Chłop buduje, kobieta dekoruje. Dawaj. Świecisz mi czy sobie go... Co? Dobra, skancelują go za to. Dobra, idzie. Ciągnij! Złego. Ciągnij! Ja dzisiaj muszę wyjść wcześniej z roboty, dam na radę szefuncie czy nie? Załatwimy jakiś tutaj ten, ale za połowę dzisiaj pracujesz. Co? Go wystarczy przykręcić kątownikami.
Ale telewizorek. Dobra, idę skorzystać. O, w dupę! Coś ty linę połknął? Motylki, wiatraki, robimy wszystko w kolorach granatowy, niebieski, srebrny. Trzeba zrobić elegancką warstwę estetyczną. No, kiedy? Na kiedy? No na za chwilę, szefie. Nie mam terminu. To może być pierwszy i ostatni raz, kiedy to jedzie. Nakleją motylki! Ty, ale to trzeba będzie pchać? Żeby to jechało? Dobra, moi drodzy, koniec czasu, stop! Zostawiamy tak, jak jest. Mam na zdjęciu uwieczniony bardzo fajny moment. Uwaga, świeżego. Olka, Maję, Lexi. Oni się mocno trzymają razem i chcą Lexi przerzucić na stronę mafii. Takie jest moje zdanie. Więc jeśli chcą Lexi przerzucić na swoją stronę, to oczywistością jest to, że ja uważam, że z mafii jest oczywiście Maja, Świeży i Olek. Ta rampa. Dobra, Rezi, miałem cię za fajkę, no. Obraź tą rampę i to połączenie. Ej, ja idę po ochraniacze, stary, bo jak widzę tą rampę, to... Najważniejsze, żebyś wziął balans kartą. Ja szkoda, że nie mamy hamulca, to jest jedyny minus. Jak ja damy hamuje później? Trzy grupy mają do pokonania specjalny tor przeszkód, na którym rozmieszczone są przedmioty i karta specjalna. Za każdy przedmiot zyskują 500 zł, natomiast przejechanie przez metę to 2000 do głównej puli. Jednak by nie było za łatwo, za każde dodatkowe popchnięcie pojazdu odejmujemy 500 zł. Jechaliśmy jako pierwsi, więc trochę musieliśmy przetrzeć szlaki i nie do końca wiedzieliśmy, jak mocno popchnąć. 3, 2, 1, dawaj! Dobra, git jest! Ty, przecież ty... Co? Jednak za lekko. Ty jak oni go mają popchnąć? Ty, no przecież wiadomo, że tak będzie. Uwaga, lecimy dalej! Kawaliska! Panią! Dzięki Mawor za primę, witam. Witam, witam. Okej. Okay. Ej, dobra, prawie spadł. Powiem tak, poczułem stresa. Co jeśli ja sobie poradzę, to jest liczone jako 500, nie? No dobra. Rezi zaraz popsuje. Ciężko, ale wszystko po drodze chyba jest złapane. Czyli macie tak, 4000 plus karta, minus. Ej, to z górki powinien być zjazd jakieś, z górki i on to łapie, nie? I albo się zabije, albo złapie walizkę, bo to bez sensu. 2500. Dziewczyny? Jest git. Jest git. Mamy kartę i to jest bardzo ważne. Uwaga, karta to podejrzanie. Na prywatnym spotkaniu gospodarz wskazuje uczestnikowi niebędącemu członkiem mafii trzy osoby, z których jedno należy do mafii. Gdy drużyna Remka skończyła, nadeszła pora na drugi przejazd. Let's go, Świeży, let's go! No i dobra, ja przestałem się stresować w takim razie. 3, 2, 1! Dawaj cię, ale... Ty, oni go nie zabiją? Ja... Ty, sadgę dla telewizora. Jest pierwszy stop, ale telewizor... Ale telewizor poleciał! Dobra, lecimy dalej. Tak, rozumiem, Quinto. To wzorowali się, no. O kurde, najgorsze. Elo, elo, witam. Boże! Ale witam, witam, Piotru. Ej, najlepszy telewizor, nawet wymijam go i lecę dalej. Przez chwilę pomyślałem, że ten telewizor się będzie za mną ciągnąć, już byłem gotowy go zgryzać kap, wiesz. No. A to nie jest minus, czy się popsuło? Za co macie 2000, za dojechanie do mety również 2000, jedno zatrzymanie, czyli łącznie macie 3500. Wygraliśmy kartę. Moc dla wszystkich. Posiadacz karty może jej użyć, aby on i dwie wskazane przez niego osoby dostały nowe karty z mocami? Ej, to można wykorzystać to, że bierzesz ty i dostajemy my nowe karty. Oczywiście. Ty, co? To jak znowu ta karta wypadnie, to znowu pomnożą i pomnożą i będą tak mnożyć karty? Tak. Ale to jest karta, o której nie możemy nikomu powiedzieć. Tak, nie możemy powiedzieć Maji, co to za karta. Wydaje mi się, że Maja bardzo się zirytowała, jak się dowiedziała, że na razie nie chcemy jej mówić. A wy we dwójkę idziecie? O ja pierdziele, nie! Na building, no. Nie trafią, na lewo! I babie każą pchać, a sami jadą na kiblu. Dobra, ci już przegrali. Ale w sumie? Lewo, 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 pomogę!
No dobra, zobacz to. Dobra, i teraz jest krew. Ja. Dobra. Co za debile w dupę. No zobacz, oszukuje, zeskoczył. To przecież ich zejdzie, pobiegnie, zbierze, a ten se spokojnie dojecie, nie? Nie no, taki fejur. Dobra, oni ich powinni dyskwalifikować już. Witam, dobra, witam. Cofamy. Musicie przejechać przez metę. Cztery popchnięcia były, więc zeruje się to z kasą przy wjechaniu na metę, ale za to macie 1500 zł w przedmiotach i kartę. Nieźle, nieźle. Dobra, Fritz zbyt łagodnie. Zagrajcie fabrykę mnożyce. No i dobra, podwójny głos ląduje do mnie. Ej, no to dobra, jeżeli będzie jakaś mocna poszlaka, to można naprawdę kogoś wypędzić. Po zakończonym zadaniu wróciliśmy do domu mafii i zaczęły się intrygi. Lepiej moim zdaniem teraz jest powiedzieć Mai, jaką mamy kartę. Wtedy ona będzie wiedziała tylko, że... Nie nadawałbyś się do ekipy Fritza, za słabo reagujesz. Ale co? A oni na co niby reagują? Ty wiesz, co to jest reagowanie? Wiesz, co to jest w dupę? Ty do mistrza reaktora mówisz, że za słabo reaguje. Pecie pieprzony. Ty się zastanów, do kogo ty w dupę mówisz. Do arcymaga reagowania, w dupę. Że mamy taką kartę. Dzięki, 24 lata, witam. Nie będzie wiedziała wszystkich tych trzech poszczególnych, które będziemy mieli. Zatem okay, oni na nic nie reagują, oni oszukują. To są oszuści. Każdy będzie miał indywidualną decyzję o swojej karcie, czy tą drugą kartę zdradzi Mai, czy nie. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką kartę dzisiaj otrzymaliśmy. Jakbym był na miejscu Fritza, nie? Ty, może to być na ekranie? W sensie... jak był na miejscu Fritza, wiesz, o co chodzi. Po pierwsze, podszedłem do jednego typa, tak w tył głowy, co ty robisz? Czemu to baba pcha, ty sobie jedziesz na kiblu? Po drugie, do drugiego typa, czemu zlazłeś z wózka, wziąłeś walizkę i wróciłeś na wózek? Rozumiesz? I takie listwy bym sadził każdemu, kto oszukuje. Bo to jest oszustwo. Ja bym to prowadził jak Gordon Ramsay, że biłbym uczestników, obrażał im matki, wyzywał ich, a nie jak taki pet. Chyba tak było, jak było. Dzięki Maciek za 17 lat. Witam. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką kartę dzisiaj otrzymaliśmy. Jak ty nam powiesz, jaką kartę wasza grupa dzisiaj otrzymała. No jasne. Czyli Sveno. Czyli każdy z nas będzie miał jakieś dodatkowe karty. Fajnie. My mamy kartę, która mówi trzy osoby. Jedna z tych osób jest mafią. Mój notatnik jest zapełniony. Dobra, wiemy, żeby tak nie było. Słuchaj, Mirowek, dobra, napisz to na czacie. Pozwalam ci, napisz. Napisz, co zrobiłem twojemu ojcu, jak nie przypychał wczoraj kibla porządnie. Napisz. Napisz, napisz na czacie, co było. Napisz, żeby widzowie wiedzieli. Napisz albo zamknij mordę i się nie odzywaj. Jakby jestem prawie pewna, że ja już wiem, kto jest mafią. Mafią był Michał Wyrmucha, mafią jest Rezi i mafią jest Kury. Jedynie, co mi się zmieniło, to, że Kamil nie jest moich podejrzanych już. Pozbyć. A na kogo ty byś głosowała dzisiaj? No i Rel. My też. Też no. I Rezi się strasznie jakby... buntuje wszystkich przeciwko... Pana Reziego odrzucają. Ulek. Lexi, jakby wydaje mi się, że mega wierzą w to, że jestem safe, nie? Remek ma tak przewalone teraz, jakby wszyscy są na rękach. Ej, a czy po tym możemy ustalić to z kartą i w ogóle? Szok. Tak, właśnie, no bo też na to czekaliśmy. A mogę tą kartę? Chcesz zobaczyć, czy co? No. Czy chcesz ją przejąć? Chcę ją przejąć. Ale ja już ją przyjąłem, bo prowadziłem. Masz do niej, masz święte prawo ją przeczytać, ale z Basica uznałem, że ona jest po mojej stronie. Ale wiesz, to ale ma wentyle, ale ty piszesz coś o Rezim? Ja też. Obiecuję ci, możesz mi zaufać, że nie pokazałem tej karty nikomu poza tobą i poza Marysią. Tylko nasza trójka o tej karcie wie. Więc jeśli ty też nie zdradziłaś, to fajnie. Ja nie miałam jej pytać. Moc dla wszystkich. Okej. Okay. Chcielibyśmy tą moc uzyskać. Kochani, mam tutaj 5 kart. Każdy z was w takim razie... Ty to u mnie było? Wybieram sobie pojedynkę. Ktoś mi się włamuje do chaty.
jednej. Okej. Okay. Ja mam double shot, czyli... Nie mam czasu, muszę reagować. ...na dwie osoby podczas jednego głosowania. Alright. Ja mam immunitet dla zwycięzców, czyli jak robimy zadania i zrobimy zadania jako pierwsi, to nie mogą nas wyrzucić. Ja mam kartę objawienia. Sorki, to ja zapomniałem klucza. Ja będę miała jakby możliwość dowiedzenia się o jednej safe person, z tego co zrozumiałam. Dowiesz się, czy dana osoba jest bezpieczna, czy jest mafia. To proszę jest cię, fajne. Nie zmarnuj tej. Ty, ale ty jest OP. Nikomu nie możecie mówić, że mam tą kartę, bo jak się mafia dowie, że tą kartę mam, to będą musieli mnie wywalić. Musisz sprawdzić Reziego. To niech teraz kastuje. Nawet jak on się okaże dobry, to zanim mamy cztery osoby, Ury, Wika, Marysia i Kali, jak on się okaże dobrze, to znaczy, że... Mówiłem, że się Kali nazywa, a ty jakiś Kałach czy coś takiego. Kali, ten od Gandzi, co ciągle tylko mówi o zielonym. Coś jak Palion. Jest z mafii. Jak on się okaże, że on jest z mafii, to od razu go dzisiaj odpulamy. Się wydaje, że on wszystkimi manipuluje, a mafia stawia się za nim, bo wiedzą, że są bezpieczni, bo sam tylko Rezi zauważy, że nastawia wszystkich przeciwko komuś. Ja ale Imo, powinnaś to zrobić jeszcze dzisiaj przed głosowaniem obywateli. Jakby to jest mega ważne, bo inaczej zaczynamy przegrywać tą grę. Okej, zaczynam mieć wątpliwości co do Olka i to takie prawdziwe i czuję się, że jestem pośrodku Mandzio? Dwóch tych to, to nie grup. To Lexi. I wydaje mi się, że ja Olka dzisiaj sprawdzę, bo ja z Olkiem dużo dzisiaj gadam. Jeśli on okazuje się, że jest mafią, ja potrzebuję mieć taką jedną, pewną osobę. Ja ci ufam. Ja tobie też ufam. Ja mogę wskazać jakąkolwiek osobę i Karol mi powie, czy to jest mafia, czy nie. Mega mocna karta. I teraz pytanie. Pierwszym jakby wyborem to by był Rezi, ale on jest tak oczywisty, że aż nie chcę się go sprawdzać. No groźny way zrobiła. Olek, groźna. No way. Marysia. Olek? Tak, gdyby Olek był mafią. A jest taka możliwość. Ci wydaje, że świeży może być. Albo świeżo. Dobra, no, ale pytanie, żeby nie zmarnować tego. Nie no, moim zdaniem powinnaś to zrobić jak najszybciej. Chcesz jak najszybciej się dowiedzieć przed dzisiejszymi głosowaniami i wszystkim. Bo to ci dużo da. Bierzcie pod uwagę, na kogo głosuję. Ona nie może powiedzieć. Nie chcesz mi powiedzieć, jaki będzie. Nie mogę. Podobno nie mogę, więc po prostu możecie brać pod uwagę i zastanawiać. Niech wam to da coś do myślenia, nie? Jak już wiecie, mając informację z karty objawienie sojusznika, Lexi nie może tą wiedzą podzielić się z nikim. I reszta może tylko sugerować jej głosem. A tymczasem ja zebrałem specjalne posiedzenie mafii, by przekazać im pewną rzecz. Kochani, zaprosiłem was tutaj na specjalną audiencję u gospodarza, ponieważ dzisiaj jest pewna ciekawa intryga i wy będziecie mogli zdecydować o tym, kto dostanie te dwie koperty. Voucher na lot w tunelu aerodynamicznym. Voucher na kosmetyki o wartości 500 zł. Ja, no, co? Wy wybieracie, kto to dostaje? Oni zawsze rozkminiają w drugą stronę, że to, jest, odwrócona psychologia, że o, no to ta osoba musiała to zostawić dla siebie, żeby pokazać, że nie jest właśnie z mafii, ale no dlatego myślę, że tutaj nie ma co rozkminiać i myślę, że... No ale na co mam reagować, że milioner dostanie 500 zł na kosmetyki? Chcesz coś z Iwonu? Chcesz coś z Iwonu? Zapieprzyć ci lepę? Co to jest za gówno? A ja? I Kury. Okay. Gdy mafia już wybrała nagrody, intrygi mieli chwilę czasu dla siebie, by pogadać. W sensie, no, ja rozumiem, bo to też jest głównie chyba dla dzieci ten program, ale no, jak sobie dzieci w końcu zdadzą sprawę, że... W sekundę tego odcinka Freeze zarabia więcej niż w porównaniu do ich rodziców przez cały rok, to zrozumiałem, że 500 zł dla nich to jest w dupę, to jest nic. Ale wiesz, dziecko się ma pocieszyć. 500 zł? Mama, matka, ile to jest w Robuxach? Rezi dostał kartę. On może teraz chodzić po ludziach i pokazywać im, że on ma tą kartę i że popatrzcie, jeżeli świeży jest taki safe, przecież zagłosujmy wszyscy na niego i zostanie w grze. Patrz, Mr. Beast na przykład tam 50 tysięcy dolarów, 100 tysięcy, nie wiem, wyspę daje, a ten 500 zł, chcesz coś z Iwonu? No właśnie, no. Te kopiowanie zagranicy trochę nie ma sensu zawsze, że to taka kalka 1:1 no nie oddaje. Chyba, żeby na takie prawdziwe polskie realia, że nie kosmetyki, tylko voucher na ruskie fajki. Wiesz, o co chodzi? Voucher na dwa worki ziemniaków. Coś takiego, żeby Polak się poczuł. Dwa worki, kurde, wiem ile to jest w pieniądzach. No, to jest dużo. Ty odpadniesz! Boże, to psuje nam cały plan. Trzymany węgla. Pierdziele, ale ta karta poddymiła teraz. No, słuchajcie, mam jeszcze jedną opcję. Remek używa swojej karty, głosują na ciebie, a ja w anonimowy sposób podkładam tobie tę kartę, którą ja mam sam, czyli immunitet. Wtedy mieszamy, bo nie wiadomo, czy jesteś czysty, czy zadziałała moja karta. Ryzykujemy, no już teraz nie mam nic do stracenia.
Dobrze, moi drodzy, więc przed wami są dwie koperty, to 500 w których są podbiło, pewne fajne rzeczy, które mafia wybrała dla dwójki z was. No, tak czułem, że będzie dla mnie jakaś przesyłeczka i oby tu była karta zdrowia. Voucher. Lot w tunelu aerodynamicznym. O, jakiś voucher na kosmetyki o wartości 500 zł. Co? Tak, mafia wybrała po prostu dla was dwa prezenty. Każdy teraz trzy kwinie. No, to jest taki burdel w głowie. To jest nasza wspólna karta, więc uważam, że mamy prawo wspólnie decydować. 3, 4. 500 plus? No way. Dobra, czyli Marysia używała z karty podejrzani. Muszę ci powiedzieć, trzy osoby, spośród których jedna jest na pewno z mafii. Pierwszą osobą będzie Maja, drugą osobą będzie Świeży, trzecią osobą będzie Rezi. Miałam pewne domysły jeszcze zanim nic tak mi powiedział. Potwierdziłam się tylko w swoim przekonaniu. Ona na Reziego da. Ale żeby ta karta zadziałała, to my musimy jednogłośnie zagłosować. Pod moim ostrzałem jest Maja w pierwszej kolejności, w drugiej jest Świeży i Olek. To jest... Aleksis też uważam, ona jest czysta. Aleksis jest git. Więc jeśli zagłosujemy na Maję, bo nie jesteśmy pewni, tak jak wy mówicie, gdzie ja jestem pewien, to jeśli z mafią, to wywalamy ją, a jeśli jest safe, to już wiemy, że ona jest czysta. Bo Świeży jest dla mnie dosyć mocno obvious i głosowałbym na niego. My jesteśmy w 100% pewni, że Świeży jest z mafii, bo jeżeli dzisiaj, tak jak ty mówisz, przed wszystkim ona na swojego leci. Się, że on zostaje w rozgrywce, oznacza to, że on nie jest z mafii i to nam zmienia wszystko. Mieliśmy kartę, że poznam trzy osoby, z których jedna z nich jest mafią. Zostałeś mi podany ty, została mi podana Maja. I został mi podany Świeży. No to masz dwóch mafiozów i jednego obywatela. Może tylko jedna z nich może być mafią. A tylko jedna? No to to wszystko zmienia, czyli patrzcie. Albo Świeży, albo Maja. To jest nie. Moment, to kiedy jest... my sprawdzamy Świeżego. Jeśli tutaj jest mafia, to jest przerąbane. Ale zara. Lexi ma kartę, że może sprawdzić jedną osobę. Tak, to wiem, no. I ona chce sprawdzić Świeżego. Jeżeli Lexi dzisiaj sprawdzi Świeżego i my użyjemy też tą kartę, bo ona Świeżego, to umarnujemy dwie karty. No, ona tak, musi tak. Przetrzymać tą kartę. Lexi powinna zostawić tą kartę i jeżeli my mamy kolejną osobę, która jesteśmy niepewni, no to ona wtedy się pyta, a my dzisiaj robimy obronę sojusznika, wywalamy Świeżego i mamy aut mafiozę. Dobra, no ja bym też tak zrobił. A potem na następny dzień już eliminujemy mafię, bo przecież mamy kartę, żeby sprawdzić, kto jest z mafii. Teraz wywalamy jedną osobę i to jest... Świeży. Ale ona... teraz w aucie z Rezim i Rezim ma mega mocną kartę. Okej, wtedy moja karta jeszcze ma moc, jakby możemy jutro ją wykorzystać i zmniejsza się od razu szansę na... No i zobaczymy, jakby głosujemy dzisiaj wszyscy na Świeżego, jeżeli on zostaje, a wszyscy w to wątpią, to oznacza, że on jest dla miasta, tak. A jeżeli on odpada, to już wiemy, że wyeliminowaliśmy mafię. Jesteś safe czy nie? Ty już nie wiem, co się dzieje, widzowie, pomocy dla dziadka, co się w dupę dzieje? Mi pokazać swoją kartę, jesteś którą... safe czy nie? Wnuczku. Chcesz mi pokazać kartę, którą dzisiaj użyjesz? Jesteś safe czy nie? Oczywiście, że tak. Marysia dzisiaj... powiedziała ci o tej karcie czy nie? O swojej, o twojej, ja wiem wszystko. Jaka moja jest karta? Ale twoja karta jest taka, że odpada dzisiaj albo ktoś z mafii, albo nikt. Dokładnie tak. Na kogo głosujesz dzisiaj? Na Świeżego. Okej, okay, jesteś tak jak wszyscy. Jesteś safe. Chciałbym zadeklarować, iż używamy tej karty. Używasz karty. Tak. Obrony sojusznika. Obrona sojusznika, czyli podczas tego głosowania. I wygnany może zostać tylko mafiozo. No mój drogi hoście, no musimy niestety poratować się kartą. Wszyscy wiemy, na kogo będzie głos. Czyli jak wywalą tego łysego, tego Świeżego, to będą wiedzieli, że na pewno usunęli mafiozę. Bo Rezi użył karty. Czyli git. To Rezi ogarnął. Będzie to głos na Świeżego, jeśli tak myślisz. Ty, jesteśmy pewni, byłem w samochodzie. Ty, ale on zblokuje wywalenie, czyli oni będą myśleć, że on nie jest z mafii, bo on to zblokuje. Czekaj. Czyli oni go nie wywalą, ale jednocześnie będą myśleli, że on nie jest z mafii, bo nie by odpadł. Ja pierdzielę, ty, co tu się odpieprza? Czy to jest za duży... W samochodzie, kurczę, z połową ekipy, no a ta karta naprawdę sporo namiesza. Okay. Obrona przed wypędzeniem. Chciałbym jej użyć na Świeżego. Dobrze. W takim razie Świeży dzisiaj nie może opuścić programu przy głosowaniu. Dzisiaj albo nikt nie odpadnie, albo odpadnie mafioza. W domu ma kurde, Rezi. A to oznacza zebranie miasta i wyrzucenie jednej niestety. Z osób. Dzisiaj po raz kolejny będziecie mogli zagłosować i też przede wszystkim pogadać sobie. Teraz dokładnie będzie na to czas. Dead Signal, co to? Może coś... uważa o tym, o tej dzisiejszej intrydze mafii, bo na przykład mi to nie za dużo podpowiedziało, a jestem ciekawa, czy ktoś ma jakieś... Ja na pewno uważam, że super prezent i dziękuję. Ja uważam, że mafia poszła bezpiecznie, typu dała jedną kartę dla drużyny spoza
grupki i jedna osoba dostała z mafii po prostu kartę. Ej, Lexi. Mogliby zagłosować. Po dzisiejszym dniu, bo wydaje mi się, że u ciebie Kaliego też się zaktualizowała baza danych. No, dzisiaj bardzo dużo się stało i ja zmieniłam. Ty, rzeczywiście, swoje... Rezi ma przepieprzony, bo oni teraz zagłosują na niego. Rezi nagonił na niego, nie kiknął go, to wszyscy na Reziego w następnym. Rezi odpala w następnym. Top 3, że tak powiem. Air high five. I zaczynam się zastanawiać nad swoimi najbliższymi, że tak powiem. Okej. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Reakcja dziewczyn była ciekawa, jak powiedziała to Lex. Bardzo byłyście zdziwione. Ty też, Maja, co ty nie dajesz po sobie poznać, też zauważyłem. Świeży, dalej uważasz, że patent z wyrzuceniem Hani w pierwszym odcinku to był dobry pomysł? Dance. Ja, kolejny dance. Hani. Ilu was ma takie same wyniki? Powiedzieć, że od samego początku Rezi i Kury jest podejrzany. Ty wyłacz mi, wyłacz. Zmieniacie swoją opinię, ale tylko dlatego, przez kogo? Że Rezi was i Kury was przegaduje. Dobra, czyli przez kogo jeszcze oprócz ciebie ja jestem podejrzany? Kto kto mnie podejrzewa, że ja jestem mafią? Może te osoby na razie? Ja. Myślisz, że chciałem mafią, powiedzieć, że te osoby się nie chcą. Ty, a o co chodzi z tym? Kto to jest? On tu był od początku? Zara, będziesz pisał dziadek wolną łapie, ale serio pytam. O co tu chodzi? Wyłonić, bo będą wyrzucone przez mafię na przykład. Ja ogólnie chciałbym być w mafii. Naprawdę, to jest moje marzenie, odkąd jestem w tym programie. No i dlatego ja dzisiaj na Kurego będę głosował. Okej. Okay. Zdradziłeś, tak? Ale się ty na mnie. Brutusie. Lipa i twoi podwładni tak samo. Od samego początku na... To jakby... Dlatego kochany, słuchaj. Każdy głos na mnie to jest minus 2000 od puli hajsu całego. Bo ja jestem dobrym obywatelem i ja ile nie pozwolę sobie tak w twarz po prostu pluć. Także kto kartę. Chce w ogóle ze mną... Ty najsłabsza karta. Kury właśnie użył karty kosztownego głosu, która powoduje, że każdy oddany głos na niego odejmuje 2000 zł z puli. Nie głosujemy na Kurego, dziękuję. A tymczasem skończył się czas i przejdziemy do głosowania. Jak zwykle ja zapytam, czy może ktoś chce jako pierwszy oddać swój głos. Ja na świeżego. Dobrze. Mamy pierwszy głos. Ty piera w okularach? Gdzie? Świeży. Drugi głos na świeżego. Lexi. Świeży, może ty się chcesz obronić. Na kogo oddajesz swój głos? Może na mnie. Jeżeli na Kurego nie mogę, no to najbardziej tutaj podejrzany. Na kogo oni głosują? Czekaj, bo to ważne teraz. Świeżego. Świeży, może ty się chcesz obronić. Czyli na niego już dwa, okej. Może na mnie. Jeżeli na Kurego nie mogę, no to najbardziej tutaj podejrzany jest Rezin. Odbijam, świeży. Trzy głosy. Ktoś tu się zgłaszał? Wika. Świeży. Cztery na świeżego. Ja na świeżego. Pięć na świeżego. Maja? Na świeżego. Już wasze głosy Lex i Oleg nic nie zmienią, ale możecie oddać swój głos, żeby było też wiadomo, na kogo wy byście zagłosowali. Dobra, to ja daję też na świeżego. Sorry, świeżo! Oleg? No ja mafia to Winka robi w tym programie. Więcej głosów. Natomiast dzisiaj nie opuszczasz programu. Co? To Rezi ma przepieprzony. Co? Nie! Dlaczego? Po prostu, nie opuszczasz programu. Została użyta pewna karta, która powoduje, że dziś nie odpadasz z programu. Nie. Rezi ma taką lipę teraz. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ale zmanipulował. Nie. Wiedzieliśmy od początku. Co jest? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!